Panie i panowie, przed nami pojedynek, którego stawką jest pas mistrza profesjonalnej ligi MMA w kategorii muszej. Będzie to zawodowe starcie, w którym zmierzą się zawodnik klubów Grappler Elk i Dragon's Den Team, Sonic Valeriano! Raz, Warszawa! Sony! Zróbcie hałas, Warszawa! Ja nigdy nie przyczamy, nigdy mi się to nie zmieni. Wziąłem coś, od ciebie daję moc dla tych ludzi, aby ktoś, kto się trudzi, zmienił los. O tym mówił, aby złapało ludzi, a nie tylko o tym mówił. Ile jeszcze razy będzie słuchać, jak ktoś oczy. Na nich hajsy stołki, dla nas koszty drogi. Oni na Haiti, Borneo, Sumatrę, my wyspy brytyjskie, pogówniano pracę. Ale na ten moment jest to bez znaczenia. Katarnikcy 7 pana, CEU mu uderza. Katarnikcy 7 ma na celu się wiera. Wszystkie troski, ludzi z Polski i zbawienia. Dam ci chwilę szczęścia, mocno trzymam kciuki. Byś miał zdrowe dzieci, uśmiechnięte wnuki. Byś miał dom spokojny i kobietę złotą. Byś ich nie zostawiał, nigdy za robotą. Cały album dla was to nadziei dawka. Każda kartka garstka słów wielkiego miasta. Dla każdego brata i dla każdej siostry. Panaceum nowy dzień dla ludzi z Polski. P do A, do E, do A, do C, do E, U, E. Panaceum. P do A, do E, do A, do C, do E, U, E. Panaceum. P do A, do E, do A, do C, do E, U, E. Panaceum. P do A, do E, do A, do C, do E, U, E. Panaceum. Posiadam ko ode mnie dla ciebie. To nie prawda, to nie ja. Dzięki mnie pójdziesz dalej, podnosząc się z drewni. Agafardik strzyszedłem. Jestem z tobą kiedy, kiedy nie masz już nadziei. Przeciwnikiem będzie zawodnik klubów Berserkers Team i Veto Team, Dawid Żywica! Jutro krzyczy do nas siema, dzisiaj wali nas po mordzie. Wczoraj to historia, tak jak za szerokie spodnie. Teraz jedno, co się liczy, to żyć samym sobą w zgodzie. I w nasze życiorysy już pisały się spokojne. Nawiązać dialog, rodziny nie wypierasz. I nie jeden pewnie by chciał urodzić się jeszcze raz zawsze. Może być gorzej, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Bogaci szukają miłości, biedni sześcia w monetach. Przeszedłem ten etap, wiem co z ludźmi robi pieniądz. Mają za dużo stupak i uczucia szybko piętą. Sprzedaj kur, daj, życia kolory bledną. Jutro materialny raj, chętnie na miłość wymienią. Gdzie tego szukać i jak on nosi nazwę. Ile razy upaść, by odnaleźć równowagę. Życie to skurwia, ze swoimi trzymasz tamę. Jak masz miękkie serce, to obyś lupy nie miał szklane. Dzisiaj na jutro pewnie czekam bez strachu. Witam mnie świt, witam go na luzaku. Radości, łzy i smutku po rachu. Cały czas się przystawiam czoła. Pierwsza walka o mistrzowski pas dzisiaj podczas gali BLMMA. O mistrzostwo w wadze muszej Dawid Żywica. To ten pan, który wędruje do klatki. Zmierzy się z Sonikiem Valerianowym. Dawid Żywica, który pokazał się nam z bardzo dobrej strony, jeśli chodzi o te swoje występy na galach BLMMA. Może jeśli chodzi o zwycięstwa, porażki, nie zawsze do końca równo walczący, ale bardzo efektowny zawodnik. Jak to mawiają niektórzy, niezły z niego kot naprawdę w klatce. Świetnie sobie radzi. No tak, jest zawodnik, bardzo efektownie obserwować Dawida w klubie Ankos. Rusza się fantastycznie, tak jak powiedziałeś, i taki ma przydomek. Kocie ruchy, tak. To jest prawda. On normalnie
jakbyśmy widzieli kota. Dla mnie bardzo dobry do obserwowania, dlatego że jest to zawodnik parterowy. Bardzo dobre akcje parterowe i właśnie myślę, że on nie osiąga tego poziomu, którego mógłby, właśnie dlatego, że nie ma jeszcze stójki. No ja po dzisiejszych tutaj mocnych wymianach bardzo chętnie sobie poglądam właśnie akcje parterowe i tego spodziewam się właśnie od Żywicy. 167 cm i ważący 57 kg. Debiutujący na zawodowym ringu reprezentant klubów Grappler Elk i Dragon's Den Team. Sonic Valerianow! Oraz jego przeciwnik w narożniku czerwonym. To 25-latek, mierzący 170 cm i ważący 61 kg. Reprezentant Berserkers Team i Veto Team z zawodowym rekordem. 9 zwycięstw, 6 porażek, 1 remisu i 1 walki nierozstrzygniętej. Dawid Żywica! Walkę poprowadzi sędzia Piotr Michalak. Zachęciłeś wszystkich bardzo mocno na to, żeby przyjrzeć się Dawidowi Żywicy. Przede wszystkim w tym, jak radzi sobie podczas tych parterowych zmagań. Za momencik będzie ku temu rzeczywiście okazja. Jeszcze tylko ostatnie wskazówki Piotra Michalaka i będziemy mogli ten pojedynek rozpoczynać. No, zagadką dla mnie jest Sonic Valerianow. Piotr Strus, tylko dodam, pozwolisz, tam jeszcze w narożniku Dawida Żywicy. Piotr Strus świetnie nam znany. Jeszcze troszkę za wcześnie komendy nie było. Pospieszyli się obaj panowie. Zobaczymy. Tak, masz rację. To jest zagadka. To jest zagadka. No i właśnie. No jak tu wypadnie na jego tle. Ale już, proszę. Błyskawicznie Żywica sprowadza swojego przeciwnika do parteru. Bardzo mocno tutaj pracuje nad nim. I proszę, mamy gilotynę. I to jest gilotyna, która bardzo może tutaj zaszkodzić. Proszę, teraz balaka. Bardzo mocna balaka. Broni się Sonic Valerianow. I przejście jeszcze do trójkąta. No to jest tak właśnie jest. Ten artysta. Broni się teraz bardzo mocno, jeszcze obija i swojego mocno, rywala. Tak jest zaciskęta ta technika, zobaczmy. Wygląda na bardzo, bardzo dokładnie zrobioną i koniec. Według mnie już powinien być koniec. Tak jest, Sonic Valerianow przegrywa w tym pojedynku, odpłynął nam tutaj zdecydowanie. Ma rację Piotr Michalak i tak ta walka została przerwana ciut później niż można ją było tak naprawdę przerwać. Nie czepiajmy się jednak. Oczywiście, efektowne. To jest bardzo trudne do rozgraniczenia. Dokładnie tak, ale pokazał nam to, co powiedzieliśmy, to, co zapowiadaliśmy. Dawid Żywica, Sonic Valerianow za długo nie powalczył. Widzimy, że jest niezadowolony, ale tak naprawdę odpłynął nam tutaj i to było wyraźnie, wyraźnie widać. Popatrzmy na to jeszcze raz. Teraz tego się właśnie spodziewałem po Dawidzie Żywicy. To jest dla mnie piękno tego MMA. Nie chcę oglądać kickboxingu, chcę oglądać MMA, a więc wszystkie akcje obalenia, walkę w parterze, no i oczywiście także akcje w stójce. No i to już wiadomo, co chce oglądać Karol. My lubimy czasami też na dobry kickboxing w klatce popatrzeć, ale ta walka sprawiła nam ogromną przyjemność. Ten pojedynek Dawid Żywica pokazał tutaj maksimum swoich możliwości. Świetna walka, szybciutka, ale jakże efektowna, jakże miło się na to, co wyczyniał w klatce Dawid Żywica patrzyło. Przed nami jeszcze tylko oficjalny werdykt i już będziemy mieli mistrzowski pas. Sonic Valerianow postanowił wyjść z klatki, a przecież jeszcze trzeba poczekać na to, jak zostanie ogłoszone zwycięstwo Dawida Żywicy. Panie i panowie, ten pojedynek już w pierwszej rundzie przez knockout techniczny zwycięża. Wynik jest znany. Dawid Żywica! Szybka, bardzo dobra, powtórzmy to po raz kolejny. Zwycięska walka Dawida Żywicy. Teraz chwila przerwa, a po niej K1 na gali PL MMA w Warszawie. Tymczasem zapraszamy po, jak wspomniałem, króciutkiej przerwie.